Urodziłem się tutaj, wychowałem. Sercem, duchem jestem związany z tą ziemią. Od kilku lat pełnię funkcję wójta gminy i poznaję tę ziemię na nowo. Witam Państwa serdecznie w gminie Łaprzeniżne. Zachęcam gorąco do odwiedzenia tego urokliwego miejsca, położonego pomiędzy rzekami Dunajec, rzeką Białką, a jeziorem Czorsztyńskim, pomiędzy Magórą Spiską a Podhalem. Największą atrakcją naszej gminy jest XIV-wieczny zamek Dunajec, jedyny w Polsce zamek zamieszkały bez przerwy od kilkuset lat. Mój tata przez 60 lat pracował na zamku w Nidzicy jako przewodnik. Kiedy złożono mi propozycję podjęcia pracy przewodnika na zamku w Nidzicy, stwierdziłam, że to jest, co lubię robić. Nidzica, jeden z najciekawszych obiektów polskiej części Spisza, dawny zamek węgierski, od średniowiecza po dzień dzisiejszy zamieszkały. Ma on w środku nie tylko pokoje gościnne, w których można pomieszkać, ale również w najstarszej XIV-wiecznej części, część muzealną funkcjonującą od 1963 roku, do której Państwa serdecznie zapraszamy. Dodatkową atrakcją jest również niewielki XVIII-wieczny spichlerz, w którym mieści się nasze małe muzeum etnograficzne. Zachęcam turystów do mieszkania, do zwiedzania nie tylko zamku, ale również całej mojej przepięknej okolicy Spisza, w której mieszkam. Przedmiotem naszej dumy jest także jezioro Czorsztyńskie, jedno z najpiękniej położonych jezior w Polsce. W słoneczne dni zapraszamy na strzeżone kąpielisko Zamajesz z piaszczystą plażą. Na aktywnych czeka tutaj wypożyczalnia sprzętu wodnego. Z kolei na mniej aktywnych, nieco bardziej leniwych czekają rejsy statkami Biała Dama i Harnaś. Z tafli jeziora najlepiej podziwiać naszą przyrodniczą perełkę, którą jest rezerwat przyrody Zielone Skałki. Z tej również perspektywy najlepiej podziwiać oba zamki, zarówno Czorsztyński, jak i zamek Dunajec w Nidzicy. Mieszkam tutaj od urodzenia. Cieszę się, że mogę zajmować się promocją, przez to mogę pogłębić swoją wiedzę na temat swojego regionu, gdyż każdy powinien znać dobrze historię swojej małej ojczyzny. Dla tych z Państwa, którzy lubią aktywne formy wypoczynku, przygotowaliśmy ponad 35 km ścieżek pieszo-rowerowych oraz wypożyczalnię rowerów. Pochodzę z Nowego Sącza. Z Nidzicą związana jestem od 2 lat. To naprawdę wyjątkowo urokliwe miejsce. Myślę, że takich nieodkrytych, pięknych zakątków pozostało w Polsce naprawdę niewiele. Znajdujemy się na koronie najwyższej w Polsce zapory ziemnej w Nidzicy. Wysokość zapory to 56 metrów. To tutaj właśnie znajduje się najnowsza atrakcja Nidzicy, trójwymiarowe malowidło przestrzenne nazwane Moc Żywiołów. Pomysł, którego autorem jest pan Janusz Drabik, zrodził się w ubiegłym roku z myślą o przedstawieniu działania elektrowni wodnej w sposób przyjazny dla wyobraźni oglądającego. Ze
Zespół Elektrowni Wodnych Miedzica S.A. to nie tylko wytwarzanie energii elektrycznej, z czym najczęściej kojarzone są elektrownie, a także szeroko pojęta działalność turystyczna. Zachęcam do odwiedzenia Polany Sosny, ośrodka rekreacyjnego, na której znajduje się wielokrotnie nagradzana zabytkowa restauracja Dwór. Zimą zapraszamy wielbicieli białego szaleństwa do odwiedzenia stoku narciarskiego na Polanie Sosny. Także warto odkryć Miedzicę i zimą, i latem. Serdecznie zapraszamy. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną krajobrazową i przyrodniczą atrakcję Spisza. To rezerwat przełomu Białki, który jednocześnie wyznacza granicę pomiędzy Podhalem a Spiszem. Pracuję tutaj od 25 lat. Spotkałem tutaj bardzo wspaniałą społeczność ludzi, która chciała odnowić ten kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Frydmanie. Jest najstarszym kościołem na Podtatrzu. Uderza na samym początku piękny portal z piaskowca. Mamy przepiękne prezbiterium. Charakterystyką tego kościoła jest ośmioboczna kaplica. Jest to wotum wdzięczności za zwycięstwo pod Wiedniem. Kościół odnawiany był przez 25 lat. Gmina Łaprzeniżne leży w całości na terenie polskiego Spisza. W przeszłości ścierały się tu wpływy polskie, węgierskie, wołoskie i słowackie. I stąd tak bogata różnorodność kultury, gwary, tradycji i obyczajów. Urodziłam się i wychowałam się w Niedzicy, więc jestem z krwi i kości niedziczanką i w sercu mam tą małą ojczyznę, czyli Spisz. Spisz posiada bogate dziedzictwo kulturowe. Tworzy go ciągle żywa gwara, zwyczaje, obrzędy, taniec i muzyka. Na terenie gminy Łaprzeniżne aktywnie działa 9 zespołów regionalnych, które to prezentują zwyczaje, obrzędy, muzykę i śpiew na imprezach regionalnych. Są to Śpiskie Zwyki, zimowy konkurs gawędziarzy, skrzypków, solistów, śpiewaków oraz Śpiskowatra, na której oprócz folkloru możemy podegustować spiskiego jadła. Pytome pięknie. Przyjeżdżajcie do nas, poobzierajcie, posłuchajcie naszej muzyki, naszego folkloru, posmakujcie naszego jadła. Pytome pięknie. Przyjeżdżajcie na Śpis. Pokazaliśmy Państwu tylko niektóre atrakcje naszej gminy. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić Państwa do odwiedzenia gminy Łaprzeniżne. Serdecznie zapraszamy.